Cześć! W tym wideo zaprezentuję Ci 10 najlepszych, moim zdaniem, darmowych wtyczek do WordPressa. Wtyczki te są bardzo uniwersalne i sprawdzą się praktycznie na każdej witrynie internetowej zbudowanej właśnie w oparciu o WordPress. Ja nazywam się Dariusz Pichalski i już od kilku lat pomagam Wam tworzyć strony, lepsze strony, szybsze strony, bardziej funkcjonalne. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, możesz to zrobić właśnie teraz. Krótkie intro i zaczynamy! To nasze zestawienie top 10 wtyczek WordPress, uniwersalnych wtyczek, które usprawnią działanie Twojej strony internetowej, które zabezpieczą Twoją stronę internetową oraz przyspieszą jej działanie. Otwiera wtyczka bezpieczeństwa, wtyczka eTeams Security. Trzeba przypomnieć właśnie, że strony na WordPress, ale nie tylko na WordPress, oczywiście wszystkie strony narażone są na różnego rodzaju ataki i właśnie ta darmowa wtyczka pomaga nam chronić naszą stronę internetową na WordPress przed właśnie różnymi atakami. Warto dodać, że hosting w CyberFox posiada właśnie taką ochronę WAF, przez co właśnie nasza strona jest bardziej bezpieczna. Wtyczka eTeams Security jest prosta w konfiguracji, jak wszystkie, które wybrałem do tego zestawienia. Pokażę właśnie, jak tutaj ją zainstalować, jak ją aktywować. Link oczywiście do wszystkich wtyczek znajdziecie w opisie tego materiału. To jest właśnie ta wtyczka z tą żółto-pomarańczową tarczą. Klikamy zainstaluj. Ponad milion aktywnych instalacji i bardzo dobre noty. Wtyczka ta została przeze mnie wybrana w tym materiale właśnie ze względu na prostotę jej użycia. Włączamy wtyczkę i tutaj właśnie w kokpicie WordPressa mamy zakładkę tejże wtyczki. Klikamy Security Check i tutaj wystarczy nacisnąć przycisk Secure Site. Następnie nacisnąć te dwa przyciski, Redirect HTTP, Request to HTTPS oraz aktywować ochronę Brute Force. Następnie klikamy Close i wtyczka już działa. Także widzisz, jej instalacja i aktywacja zajęła poniżej 1 minuty. Kolejna wtyczka, która sprawdzi się zarówno na stronie internetowej, jak i w sklepie internetowej oraz czy też na blogu, to wtyczka SEO Yoast. Klikamy wtyczki, dodaj nową. Wtyczka SEO służy do optymalizacji stron, wpisów Twojej strony internetowej tak, aby pozycjonowanie właśnie Twojej witryny było szybsze, skuteczniejsze. Klikamy szukaj wtyczek, wpisujemy SEO Yoast, klikamy zainstaluj. Wtyczka SEO Yoast jest bardzo prosta w konfiguracji. Po instalacji i włączeniu tejże wtyczki przywita nas bardzo prosty konfigurator tej wtyczki. Jak krok po kroku przejść przez ten konfigurator znajdziesz na naszym kanale w CyberFox, w materiale wideo dotyczącym właśnie tworzeniu sklepu internetowego krok po kroku, gdzie poświęciliśmy właśnie moduł na optymalizację SEO sklepu internetowego i tam właśnie pokazane jest właśnie jak skonfigurować tą wtyczkę, ale jest to bardzo proste, bardzo intuicyjne, odbywa się to w kilku prostych. Sam proces optymalizacji strony internetowej, czy to wpisu na WordPressie przy pomocy właśnie wtyczki SEO Yoast jest bardzo prosty i intuicyjny, wchodząc w edycję danej zakładki czy danego wpisu. Tutaj pod treścią mamy właśnie taki box, gdzie mamy właśnie tą wtyczkę SEO Yoast, cały jej tutaj silnik i tutaj możemy sobie wpisać właśnie interesującą nas frazę kluczową do optymalizacji SEO oraz właśnie krok po kroku zoptymalizować naszą zakładkę, nasz wpis właśnie pod tą frazę kluczową. I wtyczka w sposób bardzo obrazowy, właśnie takimi kropeczkami czerwonymi bądź zielonymi sygnalizuje nam te elementy, które na naszej stronie internetowej są zoptymalizowane dobrze, a te elementy, które wymagają jeszcze poprawy, właśnie są oznaczone taką kropką czerwoną. Więcej informacji na temat właśnie optymalizacji strony internetowej pod SEO znajdziesz na moim kanale strony internetowe i marketing. Wtyczka numer 3 w naszym zestawieniu to wtyczka, która pozwala na wklejenie kodu śledzenia, na dodanie statystyk na Twoją stronę internetową na WordPressie. Wtyczka nazywa się GA Google Analytics. Jest bardzo prosta w konfiguracji. Przechodzimy zatem do naszego kokpitu WordPressa i dodajemy wtyczkę tradycyjnie wchodząc we wtyczki, dodaj nową. Tutaj wpisujemy GA Google Analytics i to jest właśnie ta wtyczka. Link do tej wtyczki, jak i do wszystkich wtyczek wymienionych w materiale, oczywiście w opisie tego filmu. Bardzo dobre noty, ponad 600 tysięcy aktywnych instalacji, wysoko oceniana. Klikamy zainstaluj. Co ważne, wtyczka ta pozwala właśnie na dodanie statystyk Google Analytics w nowej, czwartej wersji. Oczywiście, aby dodać statystyki Google Analytics do Twojej strony internetowej, musisz posiadać konto na Google Analytics.
Aby posiadać takie konto na Google Analytics, potrzebny Ci będzie oczywiście Twój adres Gmail, czyli ten klucz do świata Google, do wszystkich narzędzi właśnie oferowanych przez Google, a jednym z tych właśnie narzędzi jest analityka, statystyki strony, czyli Google Analytics. I tutaj po instalacji tej wtyczki mamy taką zakładeczkę Settings, czyli ustawienia, i tutaj sobie wchodzimy, mamy taką prostą, znaczy prostą, mamy tutaj taką podzakładkę How to Use, czyli jak to użyć, gdzie mamy właśnie w czterech krokach napisane i tutaj możemy wkleić właśnie w plugin Settings, w ustawienia tejże wtyczki, nasz kod śledzenia, nasz kod ID i może to być zarówno kod śledzenia w tradycyjnej tej wersji Google Analytics, czyli Universal Analytics, jak i w tej wersji czwartej, wtedy należy wybrać tutaj tą opcję Global Site Tag. Możemy też wybrać miejsce, gdzie ta wtyczka nam wklei ten kod śledzenia i tutaj do wyboru mamy zarówno nagłówek, jak i stopkę. I tutaj rekomenduję zmienić na footer, czyli na stopkę, ponieważ mniej to obciąży naszą stronę internetową, nie zamuli jej tak właśnie prędkości wczytywania. I skoro jesteśmy już właśnie przy szybkości działania strony internetowej, czas na kolejną wtyczkę, właśnie tym razem taką, jedną z dwóch, które zaprezentuję, która przyspiesza działanie Twojej strony internetowej. Jest to wtyczka WP Fastest Cache, wtyczka do właśnie cache'owania Twojej strony, do usuwania pamięci podręcznej. Wtyczka bardzo prosta w swojej konfiguracji, należy ją po prostu zainstalować i włączyć i ona już sobie będzie działała. Bardzo dobre noty, ponad milion aktywnych instalacji. Klikamy włącz i ta wtyczka już sobie działa. Kolejna wtyczka właśnie przyspieszająca działanie strony internetowej to wtyczka Smashed. Wtyczka optymalizuje zdjęcia i grafiki na Twojej stronie internetowej, co wydatnie pomaga właśnie zwiększyć jej wydajność Twojej witryny, zwiększyć szybkość wczytywania się. Wtyczka jest również bardzo prosta, bo w swojej obsłudze instalujemy tę wtyczkę, to jest właśnie ta. Wpisujemy Smashed. Link oczywiście do tej wtyczki również w opisie tego materiału. I klikamy włącz wtyczkę. I tutaj właśnie ta wtyczka stworzyła nam pod zakładkę w naszym kokpicie WordPressa. Wtyczka jest dostępna w wersji Pro. My będziemy korzystać tutaj z wersji darmowej. Wchodzimy w sekcję Dashboard, czyli kokpit tejże wtyczki. I tutaj przywita nas taki prosty konfigurator tej wtyczki. Możemy go sobie śmiało ominąć, klikając właśnie ten przycisk na samym dole. Wtyczka znajduje obrazy na mojej stronie internetowej, jednakże nie znalazła, za chwilę sobie dodam jakiś przykładowy obrazek, tak aby pokazać Ci właśnie, jak ta wtyczka działa w praktyce. Wgrałem właśnie zdjęcie na swoją stronę internetową i wtyczka znalazła mi właśnie ten jeden obrazek, przed chwilą wgrany. I tutaj mamy taki prosty przycisk kompresuj masowo, który po prostu klikamy i wtyczka zoptymalizuje nam obrazy na naszej stronie internetowej, jednak tutaj jest limit, zrobi to w ilości do 50 obrazków na raz, tak? Czyli jeśli mamy, powiedzmy, 100 obrazków na naszej stronie internetowej, no to musimy dwa razy kliknąć kompresuj masowo, tak? Skompresujemy sobie pierwsze 50 i później po raz kolejny musimy skompresować kolejne 50. Klikamy kompresuj masowo i tutaj kółeczko się kręci, wtyczka działa. Mam informację. Wszystkie załączniki zostały zaimportowane, przepraszam, zoptymalizowane. Kolejna wtyczka w moim zestawieniu to wtyczka WP Forms. Wtyczka bardzo prosta w obsłudze, która służy do tworzenia popularnych formularzy kontaktowych na Twojej stronie internetowej. Również bardzo dobre noty, ponad 4 miliony aktywnych instalacji, prawie 10 tysięcy pięciogwiazdkowych ocen. Aktywujemy wtyczkę, klikamy włącz. I tutaj pojawi się właśnie po raz kolejny taki krótki przewodnik. Po wtyczce mamy też tutaj dostępne tutoriale wideo na YouTubie, które możemy sobie obejrzeć. I ja kliknę od razu sobie tutaj Create Your First Form, czyli swój pierwszy właśnie formularz kontaktowy. Tak jak mówiłem, edytor do tworzenia tego formularza jest bardzo prosty. Mamy też tutaj cztery takie opcje, które pomogą nam stworzyć blank form, czyli czysty formularz, prosty formularz zapisu na newsletter i suggestion form, nie wiem co to jest, nie korzystałem z tego, kliknijmy może sobie w simple contact form, stworzymy sobie taki właśnie prosty
formularz kontaktowy na naszą stronę internetową na WordPressie. I tak jak tutaj nazwa sama wskazuje, Simple Contact Form, mamy tu prosty formularz, gdzie mamy tylko takie pole jak imię, nazwisko, e-mail, treść wiadomości oraz przycisk Submit, czyli wyślij. Po lewej stronie mamy tutaj różne pola, które możemy sobie dodawać na nasz formularz kontaktowy, na przykład numbers. Gdybyśmy na przykład chcieli dodać pole z numerem telefonu, możemy przeciągnąć lewym przyciskiem myszy tutaj na pole właśnie tegoż formularza. Przeciągamy i tutaj mamy opcję edycji. Jak zobaczysz, jak nasunę suwak myszki, kursor myszki, przepraszam, to tutaj przy każdym polu mam click to edit, drag to recorder. Klikam sobie właśnie w ten przycisk i tutaj mam po lewej stronie właśnie opcję edycji. Zmienimy sobie na przykład name na imię. Jak widzisz, zmieniło się. Tutaj poniżej mamy również z języka angielskiego nazwy tych pól. Możemy sobie to ukryć. Mamy też opcję, czy te dane pole ma być wymagane, czy też nie. Domyślnie jest wymagane. Mamy też zaawansowane ustawienia, gdzie możemy na przykład kliknąć Hide Label. Wtedy nam się ukryje nazwa tegoż pola. W ustawieniach możemy zdefiniować adres mailowy, pod który ma wysyłać się właśnie wiadomość z tego formularza, wchodząc właśnie w Notifications. I tutaj mamy domyślnie ustawiony adres mailowy admina. Możemy go sobie oczywiście zmienić. Tutaj możemy sobie spolszczyć wiadomości, czyli powiadomienia, które wyświetlane są użytkownikowi w momencie wysyłania danego formularza kontaktowego. Możemy też spolszczyć ten przycisk, który widzieliście, submit, czyli wyślij, oraz spolszczyć słowo sending, czyli wysyłanie, czyli komunikat, który pojawia się w momencie wysyłania wiadomości z tegoż formularza kontaktowego. Kolejna wtyczka w moim zestawieniu to wtyczka Anti-Spam B. Jest to wtyczka antyspamowa, która filtruje spamerskie komentarze pod Twoimi wpisami, czy to na Twojej stronie internetowej, czy to w zakładce blog, na przykład w Twoim sklepie internetowym. Domyślnie WordPress instaluje na naszej stronie internetowej wtyczkę Akismet, która jednak troszkę obciąża szybkość działania witryny na WordPressie. Wtyczka Anti-Spam B jest dużo lżejsza oraz w mojej opinii lepiej filtruje te spamerskie komentarze. Wystarczy wtyczkę zainstalować, również doskonałe noty, oraz włączyć. I tutaj wchodząc we wtyczki mamy właśnie Anti-Spam B. Wchodzimy w zakładkę Settings i tutaj ustawimy sobie tylko jedną rzecz, która w ustawieniach zaawansowanych jest, aby oznaczać jako spam, a nie usuwać wiadomości. Ja to zwykle odznaczam, nie zbieram komentarzy, ponieważ przekonałem się, że ta wtyczka naprawdę dobrze filtruje komentarze. Jeszcze ani razu nie usunęła mi, że tak powiem, normalnego, organicznego komentarzu. Także to sobie zwykle odznaczam, klikamy Save Settings i wtyczka już sobie działa. Kolejna wtyczka, którą chciałbym Ci zaprezentować, to wtyczka Cookie Notice. I my, tworząc strony internetowe w Polsce, będąc właśnie członkiem Unii Europejskiej, mamy taki obowiązek wyświetlać użytkownikom na naszej stronie internetowej taki pasek z informacją, że nasza strona zbiera ciasteczka. I właśnie temu celowi prezentacji tegoż paska służy właśnie ta wtyczka Cookie Notice. Dodajemy tą wtyczkę, to jest właśnie ta wtyczka. Również ponad 1 000 000 aktywnych instalacji, bardzo dobre noty. Klikamy zainstaluj i wystarczy tę wtyczkę zainstalować i praktycznie włączyć tak, aby ona już działała. Przejdę teraz na moją stronę internetową, klikamy tutaj sobie i jak widzisz, jest informacja, ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Oczywiście możemy sobie tutaj skonfigurować treść tej wiadomości, kolory, przyciski. Mamy zakładkę ciasteczka właśnie w kokpicie WordPressa. I tutaj jest dużo, dużo, sporo opcji, dzięki czemu możemy sobie ten pasek po prostu spersonalizować. Kolejna, dziewiąta jest wtyczka w moim zestawieniu wtyczek WordPress, to wtyczka MailChimp. Powiedzieć o MailChimp wtyczka to nic nie powiedzieć. MailChimp to jest cały kombajn, jeśli chodzi o wysyłkę newsletterów, do budowania bazy mailingowej właśnie dzięki Twojej stronie internetowej na WordPress.
Mailchimp jest do 2000 subskrybentów w Twojej bazie mailingowej darmowy i tak jak mówiłem, służy do wysyłania newsletterów. Przy tym jest bardzo prosty, bardzo intuicyjny. Możemy go również fajnie spiąć ze sklepem internetowym na WooCommerce, dzięki czemu na przykład możemy wyświetlać wyskakujące okienka Twoim użytkownikom Twojego sklepu i na przykład w zamian za zostawienie adresu mailowego oferować im na przykład darmową przesyłkę czy dodatkowy rabat i możemy sobie skonfigurować MailChimpa w ten sposób, że on sam automatycznie w momencie zapisu na listę mailingową będzie wysyłał na przykład właśnie taki kod rabatowy na skrzynkę klienta. Ale również ta świetnie ta wtyczka sprawdzi się w przypadku zwykłych, malutkich blogów, gdzie możemy informować naszą bazę mailingową o nowych wpisach na zwykłych stronach firmowych, gdzie na przykład właśnie oferujemy naszym odwiedzającym naszą stronę internetową jakiś lead magnet, czyli ten wabik, ten haczyk, który dajemy w zamian za pozyskanie adresu mailowego od użytkowników wchodzących na naszą stronę internetową. I czas na wtyczkę numer 10, zamykającą moje zestawienie top 10 wtyczek WordPress, uniwersalnych wtyczek, które mam prawie na każdej stronie internetowej na WordPressie. Jest to wtyczka Elementor. Wtyczka Elementor jest to edytor do tworzenia stron internetowych właśnie na WordPressie. W ramach WordPressa jest tych edytorów pewnie kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. Jest też m.in. ten domyślny edytor WordPressa Gutenberg. Natomiast ja polecam wtyczkę Elementor ze względu właśnie na jej prostotę, na jej intuicyjność, na język polski oraz masę dodatków właśnie do tej wtyczki. Wtyczka Elementor, już właśnie sobie przejdziemy do edycji strony. Gdy klikniemy edytuj stronę właśnie w WordPressie, mamy taki przycisk edytuj w Elementorze i po kliknięciu w ten przycisk zostaniemy właśnie przeniesieni do okna edycji strony internetowej przy pomocy właśnie wtyczki Elementor. Zapraszam na mój kanał, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, prywatny kanał, gdzie mam na temat Elementora nagranych pewnie 4 filmy długie, prawie godzinne, gdzie krok po kroku pokazuję, jak tworzyć, jak edytować zakładki przy pomocy wtyczki Elementor. I tak wygląda standardowe właśnie okno edycji przy pomocy wtyczki Elementor. Po lewej stronie mamy różne elementy, które możemy przeciągnąć, trzymając lewy przycisk myszy w dane pole na stronę internetową, gdzie chcemy po prostu to umieścić. Mamy tu przeróżne elementy typu nagłówek, edytor tekstu, obrazki, filmy, odstępy, mapy Google. Mamy też formularz kontaktowy. Możemy więc wstawić nasz formularz, który sobie stworzyliśmy dzięki wtyczce WP Forms. Są też opcje z wersji Pro, które są zablokowane, ale jest też masa wtyczek dodatkowych do Elementora, jak na przykład Happy Addons, Envato Elements, które dodają nowe widgety właśnie do wtyczki Elementor. I tak jak mówiłem, edycja przy pomocy wtyczki Elementor jest dziecinnie prosta. Wystarczy dany element, który chcemy przenieść na naszą stronę internetową, złapać lewym przyciskiem myszy, przeciągnąć w dane pole, upuścić i już możemy sobie po prostu edytować. Przy każdym elemencie mamy właśnie takie trzy główne zakładki, czyli treść, gdzie dodajemy po prostu treść danego elementu. W przypadku tekstu będzie to tekst, w przypadku zdjęcia to będzie to dana grafika. Styl, gdzie nadajemy wartość, że tak powiem, wizualną danego elementu. Tak jak na przykład w przypadku tekstu będzie to na przykład kolor czcionki, rodzaj czcionki, wielkość czcionki. Natomiast w zaawansowanych możemy ustawiać takie rzeczy jak na przykład margines, czy też efekty animacji wejścia danego elementu na naszą stronę internetową. Mam nadzieję, że wideo, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, było dla Ciebie pomocne. Jeśli tak, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, o czym chciałbyś zobaczyć kolejne nasze filmy. Do następnego wideo, trzymajcie się, cześć!